Cześć, ja jestem Sarcz i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka naszej nowej serii Zagrajmy w Dead Rising Deluxe Remaster. Mocno wyczekiwałem tej premiery, jak tylko firma Capcom zapowiedziała, że zamierza ponownie odświeżyć pierwszą część tej brutalnej trzecioosobowej gry akcji z zombiakami w roli głównych przeciwników. Wyczekiwałem tego tytułu mocno, bo do pierwowzoru mam duży sentyment. Kiedy ogrywałem go jeszcze w 2006 roku na Xboxie 360, tytuł zrobił na mnie naprawdę spore wrażenie. Na kanale miałem okazję nagrywać trzecią i czwartą część Dead Rising i w tych seriach niejednokrotnie wspominałem, że to właśnie jedynka jest moją ulubioną odsłoną, którą znam chyba najlepiej z całego cyklu i niejednokrotnie myślałem nawet o tym, żeby w ramach przypomnienia nagrać właśnie tę klasyczną odsłonę. Troszkę od tego odstraszało mnie to, że pierwowzór był wydany w angielskiej wersji językowej, co na pewno utrudniłoby wielu osobom zapoznanie się z tym tytułem. A tu proszę, nagle w tym roku otrzymujemy dopakowany remaster, który w dodatku został spolszczony. Więc tutaj będę mógł Wam wreszcie zaprezentować tytuł, do którego mam naprawdę spory sentyment. Jakby nie patrzeć, od premiery oryginału minęło już 18 lat. To aż ciężko uwierzyć, bo mam wrażenie, że po raz pierwszy ogrywałem Dead Rising wcale nie tak dawno temu. A dla osób niezaznajomionych z tematem wspomnę tylko, że przenosimy się tutaj do fikcyjnego amerykańskiego miasteczka Willamette, gdzie objęty został cały teren kwarantanną i wejścia do miasta pilnuje wojsko. Całą sprawę postanawia zbadać reporter Frank West, w którego właśnie się wcielimy. Reporter, który szybko dowie się, co tak naprawdę tutaj się wydarzyło. Doszło do apokalipsy zombie i wszyscy ocalali, którzy na terenie miasteczka się znajdują, próbują przetrwać na terenie tutejszego centrum handlowego. Akcja tej gry właśnie będzie się rozgrywać na obszarze naprawdę rozbudowanego centrum handlowego i to też nadaje tej produkcji takiego dość oryginalnego wydźwięku, klimatu. Gra ma kilka mocnych punktów, o których myślę, że na bieżąco będę Wam opowiadał w trakcie przechodzenia tej gry na kanale, ale teraz, żeby już nie przedłużać, to rozpocznijmy sobie nową przygodę i mam nadzieję, że przedstawiona tutaj historia Wam się spodoba. Is it, sweetie? I said, what was that noise? Nothing, sweetie. I just ran over a big frog. No, you didn't, Mommy. Frogs don't sound like that. Mommy, I'm bored. I want to open my eyes. Please, just be a good girl and keep your eyes closed like I told you. Okay, sweetie? Ah!
Wake up! Mommy! 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 Oh, sweetie. Przerażający początek, który ma nam pokazać, z jaką skalą niebezpieczeństwa musieli zmierzyć się mieszkańcy tego miasteczka. A tymczasem przenosimy się już do momentu, kiedy główny bohater Frank West leci helikopterem, żeby zbadać sprawę. Jego nieodłączny aparat, który pozwala mu dokumentować wszystko to, czego się dowiaduje. Say, buddy, you mentioned something about research for a story. That's right. Got a tip that something big's happening. In a nowhere little town like that, they sure didn't mention anything about it on TV. Yeah, well, I'm freelance, pal. I don't make my living waiting for the TV to tell me what to cover. Here she is. Willamette, Colorado. Population 53,594. Distinguishing characteristics? Jack shit. About the only thing to do in this town is kill time at the shopping mall. No to będziemy sobie zabijać czas w centrum handlowym. Czas i zombiaki. What was that? The army? Yeah. Looks like taking a helicopter was the way to go. I bet they got all the roads blocked off by now. All right, listen. I want to get shots of the whole town before the National Guard finishes roping it off. Take me over the main street. Więc to jest jeszcze moment, kiedy przynajmniej z powietrza można się tutaj prześlizgnąć do miasteczka. I zbadać sprawę. Więc zaczynamy od rozejrzenia się i pstryknięcia paru fotek. Już widać pierwszego zarażonego. A to dopiero tylko początek. Whoa! What is that? Some kind of
No, zamieszkami bym tego nie nazwał. Zarobione zdjęcia, jesteśmy też nagradzani tak zwanymi punktami prestiżu, które przekładają się później na wzrost poziomu doświadczenia. Możemy tych zdjęć robić więcej. Is this what you came to take pictures of? Sure is. Pilot, który nam towarzyszy, chyba się nie do końca spodziewał, co nas tutaj czeka. No way! Check that out! Look at all those people! What the hell's happening here? Totalna masakra. I have no idea. But one thing's for sure. Whatever's going on down there, it's not business as usual in this town. No, ale teraz to już chyba jest codzienność w tym miejscu. Za każdego sfotografowanego zombiaka otrzymujemy te punkty prestiżu. Istotne jest też to, żeby uchwycić jakiś szczególnie widowiskowy, brutalny moment. Do czego niedługo będziemy mieli okazję, bo początek tej gry doskonale znam. I to jest taki też motyw, żeby troszkę zapoznać się z tą mechaniką pstrykania fotek, bo to też będziemy w międzyczasie robić. Oh! Holy shit! Did you see that? Owszem. Yeah. No i właśnie na to byłem przygotowany. Za zrobienie zdjęcia w momencie wybuchu otrzymujemy 1000 punktów prestiżu. Co już tak naprawdę pewnie wpłynie nam na podniesienie poziomu doświadczenia. Ale o takich typowych mechanikach to jeszcze będzie okazja, żeby... Take us down. We have to check out that building. Huh? Where? Right below us. Będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby o tym poopowiadać. A póki co... Widzimy kobietę w tarapatach, którą otoczyły zombiaki. I nie za bardzo ma gdzie uciekać. W momencie strzału robimy zdjęcie i też... Jest to istotne, ale niestety jej nie pomożemy. Totalna masakra. Oh! I want to see the center of town. Take me there. Roger. To miała być, kurczę, spokojna robótka. A tymczasem wlatujemy w sam środek prawdziwego piekła. I chyba mimo wszystko Frank West jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy, tak do końca. Hey! Can you get me on the rooftop of that mall? You gotta be kidding me! Oh, man, you are nuts. All right, listen. Don't forget to come back for me. As long as you're not dead, Fred. It's Frank. Frank West. Remember that name, because the whole world's gonna know it in 3 days, when I get the scoop. All right. Whoa! Shit! Oh. A jednak wojsko się zainteresowało. Jeszcze straciliśmy walizkę z całym sprzętem. Oprócz aparatu. Get us back down to that rooftop! I know I'm gonna get my butt chewed out for this one. We're going down. Woohoo!
Jak mówiłem, Frank nie za bardzo się przejął całą sytuacją. Hello there. You're the reporter, aren't you? Yeah. You came alone. Yeah, I'm freelance. You know, going the battlefield alone, no crew. So, what's going on around here anyway? You came by helicopter, didn't you? What did you see from the sky? Well, if it were just a riot, I doubt the military would quarantine the entire area. The moratorium on information getting out is a little extreme, in my opinion. There's something else I can't put my finger on. Doesn't sound like civil disobedience. It's too quiet. Almost as if everyone's already dead? Yeah. So why don't you just tell me already? What's going on? I think you'd better see for yourself. This, my friend, is hell. Startujemy 19 września o godzinie 12 i warto to zapamiętać, bo mechanika upływającego czasu w tej grze jest bardzo istotna. Frank musi być 22 września o 12 na terenie heliportu, w przeciwnym razie nigdy nie opuści centrum handlowego. Zwracaj szczególną uwagę na czas podczas gry. No i właśnie, mamy tak naprawdę 3 doby na przeprowadzenie śledztwa. I bardzo jest istotne, żeby wszystko w wyznaczonym czasie zrobić. To jest taka specyficzna mechanika w Dead Rising, która nie każdemu się musi spodobać, ale nawet ja, jako osoba, która zawsze nie lubi się spieszyć i na spokojnie woli wszystko eksplorować, przyzwyczaiłem się do tego, kiedy ta gra wychodziła i wręcz doceniłem tę mechanikę, bo ona stwarza też wiele takich dodatkowych atutów dla tej rozgrywki. Strategiczne podejście do tematu, nieociąganie się. Mamy prosty samouczek. Punkty prestiżu są przyznawane za takie działania jak robienie zdjęć, eskortowanie ocalałych w bezpieczne miejsce lub pokonywanie zombie. No właśnie, bo na terenie centrum handlowego, oprócz tego, że będziemy prowadzić swoje śledztwo, no to będziemy też znajdować ocalałych, których warto będzie ratować. No i kiedy wskaźnik punktów prestiżu się wypełni, Frank zyska kolejny poziom. Podczas zwiększania poziomu możesz zyskać takie korzyści jak większy atak, większa szybkość, więcej życia, więcej zapasów, większa odległość rzutu jakimiś przedmiotami, czy też możemy zyskać zupełnie nową umiejętność. I teraz dostaliśmy kopnięcie z wyskoku. Ta umiejętność pozwala kopnąć podczas wyskoku. Przydaje się do torowania drogi przez tłumy zombie. Okej. Przyda się na pewno. Na razie drugi poziom doświadczenia. No i mamy aktualną godzinę widoczną. Coś się dzieje w spokojnym mieście Willamette. Muszę sprawdzić lokalne centrum handlowe, żeby zdobyć temat na reportaż. To co? Lecimy. Carlito. Looks like you're the only journalist that made it out here. I'm looking forward to some nice pictures. Remaster nie tylko wprowadził unowocześnioną oprawę graficzną, nie tylko pozmieniał też trochę w kwestii audio, bo na przykład Frank West ma nowego aktora głosowego, ale też dodano sporo innych usprawnień, o których jeszcze na bieżąco będę opowiadał. Ale jednym z takich usprawnień jest to, że wszystkie teraz rozmowy są dubbingowane, co wbrew pozorom nie zawsze było standardem tej produkcji, to znaczy w pierwowzorze, kiedy podchodziliśmy do jakiejś postaci w trakcie rozgrywki, na przykład tutaj do Carlito, to pojawiał się tylko dymek z napisami, który informował, co ta postać mówi, a teraz to wszystko jest na szczęście zdubbingowane. Więc z tego się też bardzo cieszę, bo dzięki temu lepiej się będzie tę historię
poznawać, podczas gdy w oryginale zdubbingowane były właściwie tylko głównie scenki przerywnikowe. No i tutaj, postępy możesz zapisywać w miejscach oznaczonych taką ikonką. To są miejsca takie jak sofa w pokoju ochrony lub publiczne toalety w centrum handlowym. To się nie zmieniło, ale... O właśnie, to akurat jest wyjaśnione. Podczas rozgrywki gra jest automatycznie zapisywana w wybranych punktach. Załadowanie automatycznego zapisu stanowi rozgrywkę od ostatniego punktu. I to jest też takie usprawnienie w tym remasterze, że są też automatyczne zapisy. A w pierwowzorze mieliśmy tylko zapisy w tych określonych punktach. I jeśli zginęliśmy, a zapisaliśmy dawno temu, no to musieliśmy spory fragment powtarzać. Teraz to będzie trochę bardziej ułatwione, że te autozapisy można też wczytywać. O, i tak na marginesie, od razu też mamy oznaczenie PP, czyli te punkty prestiżu. Jest to informacja o tym, że w tym miejscu możemy wykonać specjalne zdjęcie. Tak zwane naklejki PP tutaj mamy i łącznie jest 100 takich specjalnych zdjęć do zrobienia. Mamy poszczególne informacje na temat tego, jakie zdjęcia warto wykonywać i za to dostajemy najwięcej punktów prestiżu. Oczywiście to jest taka jedna z wielu pobocznych aktywności, ale co tam się uda zrobić, jakąś fotkę, to fajnie. Od razu na starcie możemy spróbować. O, tak żeby na dole było najlepiej 100%, to najwięcej uzyskamy punktów. Perfect. 5000 od razu wpadło. I dzięki temu wbijamy na trzeci już poziom. Zyskana umiejętność unik z przewrotem. Ostateczna umiejętność pozwalająca na unikanie ataków. No i spoko. Teraz tutaj właśnie możemy sobie zapisać grę. Od razu skorzystajmy. I lecimy dalej. To pomieszczenie ochrony jeszcze będziemy sobie w przyszłości zwiedzać. Na razie najistotniejsze jest to, żeby sprawdzić system monitoringu. I kolejny przykład tego, co tu się wyprawia. Więc nadal musimy iść przed siebie. Tutaj mamy też szafę. Odwiedź szafę w pokoju ochrony, jeśli chcesz zmienić kostiumy. Możesz wybrać dowolny kostium, o ile był noszony przez ciebie co najmniej raz. Takiej szafy chyba nie było w pierwowzorze, że mogliśmy się tutaj też przebierać. A właśnie, bo w ramach zamówienia przedpremierowego dostałem też osobne stroje. Tutaj mamy strój Chucka Greena, czyli głównego bohatera Dead Rising 2. A tutaj jest klasyczny wygląd Franka Westa z pierwowzoru, z Dead Rising. No i jeszcze mamy taką maskotkę znaną fanom serii. Wam tutaj pokażę dla porównania. Tutaj muzyka w sklepie. Teraz nie chcę niczego tutaj zmieniać, bo to już jest taka rzecz mniej istotna. Proszę bardzo, mniej więcej tak wyglądał Frank West w pierwotnej wersji. No, nie ma co ukrywać, najbardziej jestem do tego wyglądu przyzwyczajony, ale mimo wszystko, mimo tych przyzwyczajeń, no to będziemy działać w tej odświeżonej oprawie graficznej. No, skoro już gramy w taki dopakowany remaster, no to grajmy też i tym wyglądem. No i tutaj właśnie w galerii będziemy mogli znajdować różnego rodzaju ubranka i jeśli chociaż raz je założymy, to one tutaj się pojawią i będziemy mogli przebierać naszego bohatera. Chociaż dla mnie to nigdy nie było najistotniejsze w tej grze, no bo obok takich standardowych przebrań są też takie, można powiedzieć, bardziej w humorystycznym stylu. Co mi akurat nie do końca może pasuje. Są nawet maski typu maska misia. Maska postaci z serii Mega Man. Dobra, ale lecimy, bo czas nagli. Aktualnie godzina 12:20. I w tym momencie ruszamy tędy. No nie da się ukryć, że ja tę grę bardzo dobrze znam. Więc to też myślę, że pozwoli mi co nieco więcej wam wyjaśnić w trakcie rozgrywki na temat tego, jak to wszystko tutaj dokładnie działa. Kompas na górze ekranu wskazuje kierunek i odległość od zaznaczonych zgłoszeń i znaczników umieszczonych na mapie. To też jest pewnego rodzaju nowość, bo w pierwowzorze zamiast takiego kompasu rodem z aktualnych gier mieliśmy strzałkę, która nas prowadziła, gdzie mamy ruszać do celu.
A tutaj kompas, tak jak jednak właśnie dzisiejsze produkcje bardziej nas do tego przyzwyczaiły. Hey, bring that over here. No w końcu widzimy jakichś ocalałych. Oprócz Carlito. Madonna, where is my little... Quit screwing around! Madonna, have you seen my baby? I can't live without my precious little sweetie doggy. Oh, where is my Madonna? Where is she? Madonna. Hey, this is no time to ogle pretty girls, son. You looking to get yourself eaten alive by zombies? What? Did you just say zombies? Take a look out there. If those ain't zombies, what would you call them? No właśnie. Zresztą, Frank, widziałeś chyba z pokładu helikoptera, co się dzieje. There's been more and more of them since last night. Now, they're all that's out there. Eh, look on the bright side. Zombies are stupid and slow. We should be safe in here. All right then, feel like making yourself useful? Take a look around the mall and bring anything we can use for the barricade back here. Andale! Come on, pronto! Frank jest zawodowym dziennikarzem, dlatego w dowolnym momencie może wyciągnąć aparat i zacząć robić zdjęcia. W menu pauzy przejdź do zdjęć, aby obejrzeć zrobione zdjęcia i nałożyć na nie różne filtry. Gdy liczba zrobionych zdjęć osiągnie 32, poprzednie zdjęcia zostaną automatycznie usunięte, począwszy od najstarszego. My też oczywiście możemy to usuwać, no to już takie nieistotne rzeczy. Będę sobie to porządkował poza nagraniem. Zresztą mogę wam to zaprezentować, jak się to robi. No właśnie, mamy tutaj trochę też takich samych zdjęć. Niektóre warto będzie zachowywać z pewnych względów. No dobra, załóżmy, że usuniemy te zdjęcia, które dały nam mniej punktów prestiżu. Oczywiście zgromadzone punkty prestiżu nam nie przepadają absolutnie. Dobra, na razie możemy to usunąć. Can use for the barricade. Got it? You know, benches, shelves, that sort of thing. W centrum handlowym jest wielu ocalałych i zombie. To może być reportaż życia, ale lepiej dopilnuję, by nie był moim ostatnim. Muszę znaleźć coś, czego użyję jako barykady. Ale nie zmienia to faktu, że z chęcią zrobię trochę fotek. You know, benches, shelves, that sort of thing. Tym bardziej, że tutaj też ta naklejka PP, więc dostaniemy trochę punktów. Tylko czekajcie, jak to zrobić, żeby było 100%, trochę bliżej. You know, benches, shelves, that sort of thing. There should be plenty of that stuff deeper in the mall here. Perfect. Now go. No i proszę bardzo, kurczę. Nowy poziom. Mamy nowy kostium też i więcej zapasów możemy przenosić od tej pory. Zróbmy jeszcze parę fotek, bo kiedy jest dużo zombiaków na starcie, no to warto z tej opcji skorzystać jak najbardziej. Próbować ewentualnie zachodzić to z różnych stron. Perfect. Zwłaszcza na początku. Proszę, już jest nowy poziom doświadczenia. I więcej życia od razu dostajemy od piątego poziomu. Perfect. No i w oryginale działało to tak, że jak robiliśmy dużo podobnych zdjęć, no to dostawaliśmy też coraz mniej punktów prestiżu. There should be plenty of that stuff deeper in the mall here. Chociaż kurde, tutaj to naprawdę sporo tego zgarniam jak na razie. Możemy jeszcze spróbować coś cyknąć. Zaskakująco dużo tych punktów, kurczę. To jestem zaskoczony naprawdę, bo no ja to zapamiętałem tak, że jak w oryginale próbowałem robić wiele takich samych zdjęć, to naprawdę szybko dochodziło do sytuacji, że dostawaliśmy naprawdę mało tych punktów. Perfect. A tutaj proszę,
Myślę, że warto się postarać, aby troszeczkę jeszcze tych zdjęć pocykać. Żeby wbić może jeszcze jeden czy dwa poziomy doświadczenia. Tutaj tak naprawdę niewiele tego brakuje nam. Jest też bateria, którą widzimy w prawym dolnym rogu. I jest pokazane, że jeszcze 77 zdjęć możemy zrobić. Z czasem tę baterię można sobie wymieniać w specjalnych sklepach. Dobra, no chociaż kurde ten szósty poziom, bo jeszcze mnie ciekawi co dostanę. Za robienie zdjęć ocalałym też są dodatkowe punkty tak swoją drogą. No, niewiele już brakuje. Oczywiście musimy zawsze też odczekać, żeby nie można było cykać zdjęć co sekundę. Tyle myślę, że wystarczy, aby... O właśnie, żeby zdobyć szósty poziom. I większa siła ataku nam się odblokowała. Dobra, wiecie co? To dajcie mi jeszcze chwilkę. Zrobię trochę fotek aż do siódmego poziomu doświadczenia może. Wiem, że ten początek może wam się wydać jeszcze całkiem spokojny, ale uwierzcie mi, że szybko wejdziemy na wyższe obroty. A tymczasem siódmy poziom doświadczenia właśnie wbijamy. Więcej zapasów jeszcze możemy dzięki temu przynosić. No i spoko. Zrobimy jeszcze trochę zdjęć ocalałym. Lindsay, która wyraźnie rozpacza nad tym, że nie może znaleźć swojej psinki Madonny. Urocze imię, trzeba przyznać. Teraz może jeszcze robię tych zdjęć całkiem sporo, ale z czasem na pewno nie będzie to główny punkt naszej rozgrywki. Więc polecam dać tej grze szansę, naprawdę, bo w dłuższej perspektywie można naprawdę docenić tę produkcję za wiele różnych aspektów rozgrywki. A proszę, mamy osiągnięcie za sfotografowanie co najmniej 10 ocalałych. Tymczasem mamy podejść tutaj bliżej. You! Stop right there! Do you have any idea what you've done? Why did you summon me to this place? What are you planning? Would you calm down? I don't even know what you're talking about! What the... Widziałem tę scenę już tyle razy, a dalej nie mogę przeżyć tej głupoty, jaką zrobiła ta kobieta. What in the hell are you people doing? Run! Quick, move! Get over here! Everyone, move this way! Quick, to the stairs! Move! No nie ma czasu do stracenia, bo cała gromadka zombiaków się już tutaj wdarła. Coś strasznego, po prostu. No i najgorsze jest też to, że to jest moment, kiedy tych ludzi tutaj nie ocalimy. Nie ma takiej możliwości. Wykorzystujemy zdobytą zdolność kopniaka z wyskoku. Te animacje nawet w remasterze są takie dość sztywne, trzeba przyznać. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie da się ukryć, że po tym widać, że pierwowzór ma już na karku 18 lat. Ale wiele innych kwestii ta produkcja wynagradza. Where are the others? I don't know. I hope they got away.
As long as those things are in the mall, we'd better not use this door. What are you doing? The air ducts. They'll get us back into the mall. And apparently, those things aren't smart enough to use the ducts. So they won't be a factor. Wait a minute. You want to get back in there? What for? Hey. Nice camera. Are you a photographer? As a matter of fact, I am. Frank West, photojournalist. Could you show me some pictures, Frank? You really seem to know what you're doing. Who are you guys, anyway? And what are you... I took that one near the entrance. That guy do something? Nope. Thanks for showing me, though. Hey, we're not done talking yet. Just who are you guys? I'm Jesse. The man you saw earlier is Brad. That's all I'm authorized to tell you. No, trzeba przyznać, że są wyjątkowo tajemniczy. 72-godzinny koszmar się zaczyna. Nie wiem, co knują brat i Jesse, ale muszę wrócić do tego centrum handlowego zaatakowanego przez zombie, żeby zdobyć materiał na reportaż. A Frank nadal o reportażu swoim. You ain't planning on going back down into the mall, are you? I wouldn't do that if I were you. But you young folks never listen to me. Well, if you're gonna go, at least take this transceiver with you. You better take this map too. Kurczę, po raz pierwszy słyszę głos Otisa, którego wcześniej w pierwozorze chyba ani razu nie słyszeliśmy, z tego co pamiętam, bo zawsze tylko pojawiły się jego kwestie dialogowe właśnie w chmurkach. Umieść kursor nad sklepem lub ikoną, aby sprawdzić szczegóły. Dostaliśmy mapę, możemy umieszczać znaczniki, a to się na pewno przyda. Tak to wstępnie wygląda. Są różne kondygnacje, tunele podziemne. No będzie tutaj co robić, zdecydowanie. Mapka na pierwszy rzut oka wydaje się niewielka, ale oferuje naprawdę bardzo dużo. Porozmawiajmy jeszcze z Jesse. I can't answer your questions. Even if we rounded up everyone responsible and arrested them, I've still got my hands full with everything else that's going on around here. Czyli to tyle, co na razie nam powie. Śmietanka do kawy. Warto zbierać różne przedmioty. Raz, że mają różne działanie. Za pomocą niektórych broni można wykonywać specjalne ataki, przytrzymując kwadrat. Można też atakować bez broni. Można rzucać bronią. Możesz przechowywać kilka przedmiotów jednocześnie. Maksymalna liczba przedmiotów rośnie wraz z poziomem. No i właśnie możemy zdobywać zarówno broń, ale też i przedmioty leczące. I taka na przykład śmietanka do kawy służy do tego, żeby sobie uzupełnić zdrowie. Jest też jabłuszko. No, znajdziemy na swojej drodze pełno różnego rodzaju jedzenia. Na starcie warto to sobie wybrać. Dobra, to ja myślę, że tutaj zapiszę sobie postępy i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, jeszcze ten początek był, powiedzmy, że dość niemrawy, bo gra starała się nas zaznajomić ze wszelkimi systemami rozgrywki, jakie są tutaj obecne, ale jeśli o mnie chodzi, jest to historia, którą naprawdę warto poznać i mam nadzieję, że będziecie ją śledzić wraz ze mną. Mamy całą listę ocalałych, tych tutaj no nie byliśmy w stanie niestety uratować, ale będą pojawiać się kolejni, jak widzicie, i to całkiem ich sporo. No cóż, dziękuję wam w takim razie za oglądanie dzisiejszego odcinka, zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał wam się podobał i podzielcie się swoimi pierwszymi przemyśleniami w komentarzach. Do usłyszenia!